zawodnika drużyny gości z numerem 14, Kosei Iwao, Jac szukał dalekim zagraniem z pominięciem drugiej linii swojego partnera w przednich formacjach, ale przytomnie Kamil Rozmus wyjaśnił sytuację. Już atak Awi, Wiktor Marek, dobra dyspozycja w ostatnich tygodniach tego zawodnika, ma trochę miejsca, uderzenie bez udziału linii pomocy, nie tym razem, odegrał do tyłu. Tylko jeden zawodnik Siarki pozostał na własnej połowie, teraz wszyscy atakują. Jest szansa na to, żeby otworzyć wynik spotkania, ale bardzo dobra interwencja. Siarka jest mocna w stałych fragmentach gry, zobaczymy czy tym razem go chcą jak najszybciej odebrać piłkę, zmusić rywali do błędów, ale z kolei w ekipie Awi Świdnik jest naprawdę dużo doświadczonych zawodników, którzy potrafią także wykorzystywać błędy przeciwników. Teraz bardzo ładnie zrobili to gospodarze i Wiktor Marek strzela trzeciego gola w obecnym sezonie. Świetnie zachował się Remeniuk, przytomnie Paluchowski zostawił piłkę lepiej ustawionemu koledze i w 12 minucie spotkania Awia Świdnik rozpoczyna mecz. Iwanidze bezpośrednio z rzutu wolnego. Jest trochę miejsca na to, żeby uderzyć z dystansu, ale nie zdecydowali się na to. Tarnobrzeżanie, prawa strona boiska, Prusiński, czy tym razem lepiej zakończy akcję? Strzał, ale z takim uderzeniem. Machała w kierunku Wiktora Marka. Dobra piłka, jesteśmy już prawie w polu karnym. Awi, uderzenie na bramkę Paluchowskiego, ale tym razem wielu zawodników teraz przy linii bramkowej, dośrodkowanie, minął się bramkarz Siarki, uderzenie z dystansu i teraz bardzo dobra interwencja i zagrożenie Tarnobrzeżanie. Teraz w innym stylu zdecydowali się atakować na bramkę i mamy 2-0. Awia Świdnik prowadzi w 38 minucie po stałym fragmencie gry, a na listę strzelców wpisał się oznaczony numerem 27 Mateusz Machała. Trzymać do przerwy to prowadzenie. Woś do Iwanidze. Na lewej stronie. Iwanidze kontra Kalinowski. Poradził sobie Gruzin. Zobaczymy, czy zdecyduje się na uderzenie z dalszej odległości, ale Iwanidze. Dośrodkowanie w pole karne. Ale nie przyniosło ono zagrożenia bramki drużynie. I chodzi o miejscowych w bramce numer 22. Murawski, ale o tym może za chwilę, bo teraz atakują goście. Iwanidze pięknie się obrócił, uderzenie, aż szło do dwóch zmian w drużynie Siarki Tarnobrzeg. Na boisku, ale o tym może za chwilę, bo teraz atakuje Awia. Małecki, słupek, pusta bramka i nie ma gola. Ale sędzia decyduje się podyktować rzut karny. Pokazuje teraz Adrian Popiołek, że potrzebna chyba będzie pomoc leżącemu w polu karnym jego koledzy. Zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Tutaj uderzał piłką w słupek. Paweł Uliczny i mamy 3-0. Cieszą się kibice na stadionie w Świdniku. I Paweł Uliczny może wznieść ręce w geście triumfu przy oprawie muzycznej, którą... Bo jest tu Misztal. Wciąż prawym skrzydłem goście. Ogorzały wrzucił piłkę w pole karne. Uderzenie teraz na bramkę i Murawski i Helm tracił do nich 4 punkty. Natomiast zwycięstwo z pewnością pomoże Awi wskoczyć na wyższe miejsca w tabeli, a przecież w to właśnie celuje drużyna żółto-niebieskich. Teraz jeszcze zostaliśmy w boisku. Remeniuk, Kalinowski. Uderzenie na bramkę i do, ale nie popełnił błędu w tym ważnym momencie. A teraz jego koledzy mogą podwyższyć prowadzenie. Patryk Małecki, bardzo dobra interwencja bramkarza. Poprawka Małeckiego i teraz Iwanidze. Minął teraz Kalinowskiego, wpadł w pole karne. Czy będzie pierwszy gol dla Siarki Tarnobrzeg? Trener Szacoń, ale o tym za chwilę, bo teraz Ogorzały na prawej stronie. Uciekł Remeniukowi, dośrodkował i to była bardzo dobra szansa. Uliczny, dośrodkowanie w pole karne. Walczył tam o piłkę Kursa. Interweniował Cymers.
teraz niestety błąd w wykonaniu gospodarzy. Jest szansa na to, żeby siarka zagroziła bramce Avi, ale z czystym kątem. Ostatnio bardzo dobra skuteczność, wygrana 2-0 w Wiązownicy, wygrana 6-0 z Lewartem i dzisiaj na razie jest 3-0, ale czy będzie więcej? Patryk Małecki w polu karnym siarki, dośrodkowanie i Arkadiusz Maj. Dane podanie od Czajkowskiego, rozkłada teraz ręce, niezadowolony. Zawodnik siarki, ale to już kompletnie nie ma znaczenia, bo sędzia zakończył to spotkanie i Avia Świdnik oraz jej kibice mogą się cieszyć.